domu i idźcie z pracy. Pewnie jesteście ciekawi, co kto dostał. Jak ktoś ma jakieś wątpliwości co do oceny, to ja zapraszam po lekcję, bo szkoda teraz czasu. Mówię wam, on się na mnie uwziął. Ta nowa znowu dostała lepszą ocenę? Tak, a ja znowu o połowę punktów mniej, chociaż napisałam wszystko, co miałam w zeszycie dokładnie. Nie uważasz, że tyle przesadzasz? Na pewno nie, on ją po prostu faworyzuje, bo jest nowa. Co się tak cieszysz? Po prostu miałeś warta. Jak wam mówiłem, ostatnią oceną, jaką zdobędziecie w tym semestrze, będzie ocena za projekt. Będziecie pracować w parach. Pozwolę sobie was tutaj podzielić. Macie listę, już sobie sprawdzić, kim jesteście. Będzie to swego rodzaju wyzwanie także dla was, bo wybrałem pewnego klucza. Ta praca z drugą osobą w grupie. Pamiętacie, to będzie projekt filozoficzny, będziecie mieli za zadanie... Ja jestem z nową. Przepraszam, można się zamienić? Dlaczego chcesz się zamienić? Nie możemy pracować samodzielnie. Tak jak powiedziałem, ma to być projekt, więc tutaj też polega na tym, żeby umieć się dogadać z tą drugą osobą, rozdzielić zadania. Tak? Będzie przyglądać radę. Mały projekt, ostatnia ocena, wszystkim powinna na tym zależy. Tak jak powiedziałem, będzie chodziło o trzy zagadnienia. Platońskie, piękno, prawdę i dobro. Tutaj sobie wybierzecie, w jaki sposób to opracować. No, mam nadzieję, że więcej zastrzeżeń co do doboru was w pary nie ma, Pawle. No to na dzisiaj tyle. Proszę się spakować. Cześć Nowa. Cześć. Słuchaj, zostało już mało czasu do dania prezentacji. Dogadajmy się jakoś. Jakoś się dogadamy. No, nie mogę tego zawalić. Dobra, to co robimy? Jakiś referat? Prezentację? Film. Film. To trzeba nagrać, napisać, smontować. Chcę robić film. No dobrze, jak chcesz robić film, to będzie film. Gdyby to zaliczyć, to pogadamy później. Więc czemu spotykamy się akurat tutaj? Nie wiem, jakoś bardzo lubię to miejsce. Okej, więc czym jest prawda, tak? Decydujemy się na prawdę. Nie wiem, czemu nie możemy napisać po prostu referatu i odwołać się do opinii starożytnych filozofów. Nudne i sztampowe. Czemu nie możemy pokazać czegoś innego? Wszyscy przygotujemy jakieś smętne prezentacje z Wikipedii bez definicji. No ale jak chcesz to zrobić? Nagrać drogę, nagrać drzewo, nagrać niebo? No tak właśnie, poszukamy jakichś dobrych ujęć. Dalej nie wiem, jak chcesz to zrobić. No spójrz. Nagramy to, co nas otacza, może ludzi, których znamy. W ofie będziemy pytać, czy to wszystko jest prawdziwe. Święty Tomasz powiedział, że prawdą jest. No widzisz, to może po prostu to pokażemy. Albo spilnujemy ciebie. Uważaj lepiej. I spytamy, czy to wszystko jest prawdziwe, czy ty jesteś prawdziwa. No, daj spokój. Nie, no, to jest świetny pomysł. Spilnujemy siebie nawzajem po prostu. I będziemy tak chodzić, nagrywać i pytać? No tak, czemu nie? Może znajdziemy jakąś sytuację do podpatrzenia. No dobra, to zobaczymy. Spójrz, mam kamerę. Tutaj ustawia się zoom.
osłonę. A co się robi? Tutaj wyświetla się to, co nagrałyśmy. Możemy to się obejrzeć. Jasne. Fajnie to wyszło. To bardzo fajnie. Słuchaj, czemu wszyscy mówią do ciebie Zuza, skoro masz na imię Monika? Sama nie wiem, jakoś tak wyszło przed szkołą, już tak zostało. Zresztą, co to za imię Monika, jest takie zwykłe. Nie to co Olivia. Daj spokój teraz, co drugie dziecko ma na imię Olivia. No to zaczynamy. No i co mam robić? Pokaż swoją rękę. No. Okay. Mamy rękę, no to teraz oko. Nie, nie oko. No nie czemu nie oko? No to noga. No proszę. Co, prawdziwe są? No chyba jest prawdziwa. A teraz powiedz coś do kamery? Nie, teraz ja chcę, daj. No dobra, trzymaj. No to teraz ty pokaż nos. To przełożę tu, ok? No, dobra. A dałaś już tamtą scenę, czy jeszcze nie? Nie, jeszcze nie. Bo ona na początek miała być, nie? Tak, mówiłyśmy, że na początek. No, weź pokaż od początku. Słuchaj, od dawna chciałam cię zapytać, o co chodzi z tobą i z panem G? Nic specjalnego, po prostu chcę mieć dobre oceny. Masz najlepsze oceny w klasie. Nauczyciele jedzą ci z ręki, wszyscy wokół ciebie skaczą. Przecież jak jeden nauczyciel cię nie lubi, to nie jest koniec świata. No wiesz, nie o to chodzi. Po prostu kiedyś usłyszałam, jak rozmawiał z innym nauczycielem i mówił mu, że jestem bezbarwna, wyuczona. No po prostu mam wrażenie, że traktuje mnie jak powietrze. Daj spokój, myślisz, że on cię zna? Zobacz, kazał nam pracować razem. W ogóle nie przejmował się ani moim, ani twoim zdaniem. Nie wiem, czy on jest taki wspaniały. Przecież nie oddaję nawet prac na czas, a nie przypominam sobie, żebyś ty kiedyś czegoś na czas nie oddała. No niby tak, ale rozumiesz. Jakby powiedział, że jestem wredna, jakaś samolubna czy coś takiego, ale nie, że jestem bezbarwna. No, wiesz, o co chodzi. Myślę, że naprawdę nie powinnaś się nim przejmować. No dobra, to ci montujemy to dalej, bo jeszcze mnóstwo do zrobienia. Spokojnie, zdążymy. No to już wszystko, dziękuję. Ja bardzo dziękuję. Ostatnią grupę zapraszam. Więc my chcieliśmy pokazać wam projekt naszego filmu pod tytułem Czym jest prawda? To będzie tylko film, tak? Bez prezentacji. Tak, prezentacja pojawiła nam się z rany muzyna. Film jest świetny. To już mi to podoba. Powiedziałam, nie? Się zdziwił trochę. Pewnie. Ale wiesz, tak szczerze mówiąc, to jakoś chyba na jego zdanie już nie obchodzi. Ej, ta scena jest świetna. No mówiłam ci, żeby się zostawiła. O, a w ogóle tak. Zobacz. A nie mierzę. Mówiłam, że wezmę. Dzięki. No co, jaki film teraz nagrywamy? O kłamstwie czy użyciu? Nie, mam dość filozoficznych filmów. Może o czekoladzie. Mi pasuje. Fajnie. Co ja